W imię Ojca który kocha mnie, jest i daje mi wszystko, co potrzeba tego ranka i Syna, który żyje we mnie, pragnie mego zbawienia który mnie kocha i jest i Ducha Świętego, który mnie kocha, jest i pragnie przeprowadzić przez ten dzień. Amen. Ojcze, Synu, Duchu Święty, dziękuję Wam, że jesteście że dajecie mi życie ten dzień za tę noc za odpoczynek dziękuję za Waszą dobroć cierpliwość do mnie łagodność, miłosierdzie. Dziękuję, że mamy co jeść, co się ubrać, gdzie mieszkać. Za Wasze pragnienie, abym nieustannie modliła się miłością, sercem. Wam oddaję siebie, każdego i wszystko, co dzisiaj zaplanowaliście dla mnie, dla mojej rodziny. W tym, co wewnętrzne i zewnętrzne. Gdziekolwiek będziemy, Duchu Święty, przyjdź tu i teraz. Ze swoim światłem, abym przyjęła Słowo Boże z ufnością i miłością. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc
poznacie ich po ich owocach. Duchu Święty, proszę Cię o dar rozeznania, dar mądrości, pokoju i miłości. Rozeznania, abym umiała rozpoznać fałszywych proroków dnia dzisiejszego. Abym sama nie była dla nikogo fałszywym prorokiem. Chroń mnie, Duchu Święty. Chroń moją rodzinę. Aby nikt z nas nie słuchał fałszywych proroków. Lecz abyśmy z ufnością wsłuchiwali się w Słowo Boga. Daj nam wszystkim serce wypełnione nieustanną modlitwą do Ojca, modlitwą miłości. Uporządkuj nasze serca, uporządkuj nasze relacje. Duchu Święty, proszę Cię. Pomóż mi myśleć o niebie we wszystkim, co będę robić i uczyń każdy mój krok krokiem naśladującym Jezusa. Abym niczego nie próbowała samodzielnie, lecz aby to był Twój dar i Twoje prowadzenie mnie we wszystkim. Pomagaj mi rozeznawać to, co fałszywe, bym żyła w prawdzie. Módl się ze mną nieustannie. Ucz mnie tej modlitwy. By nie było we mnie lęku, wątpliwości, braku ufności, niedowiarstwa. Chroni naszą rodzinę w każdym miejscu i czasie dzisiaj. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, Matko Roztropna, najposłuszniejsza, nieustannie rozmodlona. Módl się za nami, grzesznymi, teraz na początku tego dnia, przez cały ten dzień i w godzinę śmierci naszej. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.